Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu program Okiem Komentatora. Dzisiaj jest pierwszy dzień listopada, czyli święto wszystkich świętych, ale może o tym za dużo dzisiaj nie będziemy mówić, chociaż na początku, na koniec coś tam o tym powiemy, ale na początek ogłoszenia parafialne. Coś tutaj jakieś poleciało, nie wiem czemu. A to wszystko z pewnego jakiegoś takiego nietypowego powodu, o którym zaraz powiemy. Najpierw przedstawię oczywiście gości po prawej stronie od mojej prawej, po państwa lewej. No dobra, i lecę dalej. Poczekajcie, bo zapomniałem, jak się nazywacie już teraz. Wojciech Kuchta. Dobry wieczór Państwu. Miłość Sieliwanczyk. Dobry wieczór. Tak, chłopaki, teraz jakbyście mogli też wziąć w usta. Od nowa. Tak churalnie może, dobra? Możesz jeszcze raz zacząć. Tak churalnie wszyscy razem. Ja zepsute. To mi słonia przypomniało. No. Super. Już dobra, teraz wszyscy już wyłączyli. Tak. Czemu? Uwaga, niesamowita sytuacja. Pod ostatnim naszym wyświetleniem, pod ostatnim naszym filmikiem Okiem Komentatora mamy aktualnie 1048 wyświetleń, a to naprawdę dla nas nieprawdopodobne, bo to znaczy, że ktoś nas ogląda. Wojciech zawsze mówi, kto was ogląda? No właśnie, nas ogląda, także serdecznie dziękujemy. Z tego powodu dzisiaj też ten blok czekoladowy, o którym była mowa ostatnio, możemy pokazać. O tak, pyszny. Wojtek przed chwilą tutaj kroił to całkowicie tak, żeby było bardzo ładnie. Powiem wam, z tego co... Zresztą Wojtek spróbuj, zobacz, powiedz czy dobre, czy niedobre. Nie no, Miłusz też się nie krępuje. Może być, tak, 40% mam, może być. 40? O, no proszę. Kakao, bo to wyrób przekładowy. To teraz tak, kolejna sprawa, uwaga, znowu wchodzę pod stół, uwaga. Może. Powiedziałeś, zaczął że jak będzie Piccolo, to padniesz. Jest i Piccolo. Ale nie ruszaj dzisiaj. Tak, bo zaraz będziesz miał całe studio zalane. Ja proponuję, żeby otwierał najmłodszy. Także nie, Miłusz. No co za presja. No ja, tak? A nie, Miłusz. Czekajcie, jest to program sportowy, więc i kubeczki sportowe też są. Miłusz, weź pod uwagę, że on tak jak go pokazał, no to tak wstrząsnął. Albo wiesz co, albo jeszcze inny pomysł. Ja generalnie jestem niepijący, tak, ale no... Ale to Piccolo, no nie martw się. Czekajcie, bo muszę to najpierw otworzyć, no bo jak ci wywali do przodu. No. Marek, czy ty jesteś gotowy, żeby do nas przyjść na chwilę? Mogę przyjść. To szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy poznacie Marka. Głos z offu. Słyszeliście go, ale jeszcze nigdy nie widzieliście. Tak jest. Aha, jedna ważna sprawa. Tysiąc osób. To jest Marek. To jest Marek. Tysiąc osób obejrzało nasz ostatni program, ale także 1000 osób w tej chwili lubi nasz profil na Facebooku, więc od 1000 do 10 000 coraz bliżej. Czekaj, raz. To otwierać, ale... Dwa. Ja muszę na chwilę iść. Cztery. Nie pewnie. Nie, no. Nie, jest no, taki nie słynny źle, filmik, no. Takiego chłopca, który otwiera. Nie wiem jak to chwycić. Nie no, strzeli na bank, będę mokry. Andrzeju, no. Nie denerwuj się, coś puszcza. Się o, patrz, o, idzie. O, o, idzie. Nie, idzie, nie puszczę, idzie, bo puszczę. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy już blisko. No, gorzko! No, możesz pić od razu, czy... Powiem ci, dobra, nie, uspokoiło się. Okay, nie, jest zawodowy, poczekaj, nie rób sobie, bo tu usiądziesz. Aha. Jak widzicie, w Okiem Komentatora dzieje się dużo, wszystko praktycznie na żywo, więc jeszcze raz. Dziękujemy wam za to, że jesteście. Oje, no to przekalkulowałem. No powiem ci. Ludziom trzeba podziękować, panie Pawle. Tak, właśnie jak usiądziemy przed toastem, chciałem też powiedzieć, ale Wojtek jak zawsze mi wyprzedzi. Przepraszam, jak po coś przyszedłem. Przepraszam, po coś tu przyszedłem. Tak, chcieliśmy, żebyś się poczęstował i żebyś się z nami napił. Tego bezalkoholowego oczywiście, bo to jest program o pewnej godzinie, więc jest wszystko bezalkoholowe. Za chwilę, proszę Państwa, spokojnie, porozmawiamy o tym, co się dzieje. Działo w ostatni weekend w sporcie na Pomorzu, ale Miłosz, jak widzimy, bardzo się stara, żeby to wszystko wyszło idealnie. Zależy mi, generalnie. To bardzo proszę. Możesz, bo nie wiem, czy jestem w stanie. No dobra, dłużej, dziękuję. To w podziękowaniu dla wszystkich pracowników, którzy są tutaj. Dodatkowo do tego dodajemy jeszcze tak, Łukasza. Naszego Wojszczyka, który był naszym gościem, Andrzeja Kowalczysa, który był naszym gościem i... No? Roberta Silskiego. Robercie, przyjacielu mój, miałeś nie tu macie być. Przy nas w takiej chwili,
Bez ciebie ten program nie istnieje, bo wszyscy wiedzą, że nie ma lepszego od Roberta Silskiego. Pozdrawiamy. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. A może się stukniemy tymi nieplastikowymi, bo to nie plastik. Nawet nie wiecie, ile to kosztowało. Jest jakie to jest słodkie. O, jakie to dobre. No to ale Coca-Cola przy tym to jest jak woda, nie? To jest. A to prawda, tak. No. Nie, dziękuję bardzo. Dobrze. To my teraz... dziękujemy. To był Marek. Ja to zabieram. A bardzo proszę, proszę, Marku, proszę, proszę bardzo. Proszę, Marek. Jeden talerz weź cały. I potem przy długim wstępie możemy już iść do domu, nie? Tak, chłopaki, to teraz zaczynamy tę główną część. Jeszcze raz wszystkim wam dziękujemy, ale to nie znaczy, że macie już sobie pójść, tylko cały czas z nami posłuchać, co mamy do powiedzenia. I zaczynamy dzisiaj od bardzo ciekawego tematu, od rugby. I teraz spójrzmy na Wojtka. Powinny się jego oczy zaczerwienić. Ale czemu? Ja nie mogę spojrzeć sam na siebie. Chyba, że w monitorze. Zazieleniły mu się oczy. Co się stało się? Tak, biało-zielone Ladies Gdańsk wygrywają kolejny turniej. Tym razem był to turniej, ile dobrze pamiętam, w Łodzi. Jakbyśmy mogli pokazać końcową tabelę tego turnieju? Momencik. Marek je czekoladę cały czas. I nie będzie tabeli, no. Są sprawy ważne i ważniejsze. Jak widzicie, na pierwszym miejscu biało-zielone, druga drużyna z Pomorza, na ósmym miejscu rugby klub Arka no. Gdynia. 16 punktów, zatem mistrzowski turniej, biało-zielone 30 punktów. Jakbyśmy od razu mogli pokazać klasyfikację po trzech turniejach. Biało-zielone Ladies Gdańsk są na prowadzeniu. Jak zerkałem, Wojtek, ty pewnie wiesz lepiej, po poprzednim turnieju prowadziła Poznania. Była na pierwszym miejscu, biało-zielone były tam chyba 2 albo 3 punkty różnicy, były na drugim miejscu. Wiesz co, to jest możliwe tylko w jednym wypadku, że miały rozegrane jeden turniej mniej, bo mogły w którymś nie startować. Nie powiem ci teraz, jak to dokładnie było, bo mnie raz, że zaskoczyłeś tym pytaniem, a dwa, że tutaj jakbyś Marku mógł dać belkę jeszcze raz i wtedy wszystko stanie się jasne. Nie ta belkę. Pode mną belkę, nie ta belkę, tylko belkę pode mną. Jeden kubeczek piccolo, nie? Tak, po pikolaku wszyscy szaleją. Belkę, o, uwaga. I prosto z wesela Magdy i Bartka. Magdaleno, Bartoszu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję za szampańską zabawę. Ale efekt jest taki, to dla was, to specjalnie dla was, Magda, Bartek, to dla was. Efekt jest taki, że nie jestem to trochę też na bieżąco z tym, co się działo w weekend, co się działo wcześniej, także może przez chwilę dziewczyny z Poznania były na szczycie tabeli, no ale jak widziałeś, drużyna z Gdańska ma komplet punktów po swoich turniejach, jest na pierwszym miejscu. No wiadomo, znaczy wiadomo, to w sporcie nie nic nie wiadomo, no ale one na 99,9% zdobędą mistrzostwo, a wicemistrzostwo moim zdaniem zdobędzie Legia Warszawa pod wodzą Filipa Cackowskiego. Pozdrawiamy, były zawodnik Ogniwa Sopot. To jakbyśmy mogli, bo za chwilę porozmawiamy typowo o naszych dziewczynach, ale mamy też wypowiedź Natalii Pamięta, która została MVP całego turnieju, może posłuchajmy. Z nami najbardziej wartościowy zawodnik tego turnieju, czyli MVP Natalia Pamięta. Powiedz mi, Natalia, jak się czujesz po tym turnieju, bo to był powrót po długich wojażach. No i jak oceniasz występ całej drużyny? Czuję się dosyć dobrze, cieszę się, że wróciłam do drużyny. Mecze grupowe zagrałyśmy naprawdę bardzo dobrze. Finał troszeczkę nie poszedł tak, jak chciałyśmy. Popełniłyśmy dużo swoich błędów, ale ważne, że jest wygrana. Mamy co analizować i z czego się uczyć. No i jak myślisz, co za tydzień, bo troszkę będzie przetasowania, kadra i też turniej Mistrzostw Polski. Myślę, że za tydzień będzie naprawdę trudno, ponieważ nasza drużyna nie będzie miała dwunastki, będzie nas troszeczkę mniej. Część zawodniczek będzie na zgrupowaniu kadry, ale wiem, że dziewczyny są bardzo dobre, doświadczone i wiedzą, że chcą wygrywać. Chłopaki, jak tam wypowiedź Natalii? Bardzo dobra. Sympatyczna. Tak, Natalia, jak smakuje ta czekolada? Bardzo dobra. Już, nie wiem, czy państwo zauważyli brak jednego talerza. Był tu przed chwilą Marek. No co, Natalia pamięta? No? Powiedziała no, oczywiste w sumie rzeczy, bo oczywiste, no są dziewczyny głównymi faworytkami do tytułu, a też wrodzona skromność nie pozwala im tak buńczucznie o tym mówić, także no trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziała.
Był chyba 13 tytuł z rzędu biało-zielonych. To jest no niezłe osiągnięcie, ale fajne było to, co zawodniczka MVP Natalia mówiła. One wygrały turniej, wygrały w finale, ale są na tyle dobre, że ona mówiła, że to jest materiał do analizy, nie popadła w za dużą radość. No jest to taki gen zwycięzcy, mi się wydaje, że no wygrywasz, dominujesz nad wszystkimi, ale jednak gdzieś te błędy dostrzegasz. To na pewno należy docenić. Z tego co wiem, przed nami jeszcze w tej rundzie jeden turniej. Niestety nie mogłem znaleźć, to jest właśnie problem, nie mogłem znaleźć informacji, gdzie ten turniej się odbędzie. Potem na wiosnę są jeszcze 3 turnieje i potem poznajemy tą drużynę, która zdobywa tytuł mistrzowski. Ale Wojtek, ty jesteś bliżej tego rugby, więc może powiedz, bo dla takiego zwykłego kibica, który do czasu sobie wejdzie, w coś kliknie, to ten system rozgrywek wyłaniający mistrza Polski to jest jakieś, mam wrażenie, no mało ciekawe. Chyba zdecydowanie ciekawsza była taka by standardowa liga, gdzie każdy z każdym rywalizuje i jest to bardziej fair play. To jest trochę inaczej pomyślane, bo w rugby tym podstawowym, nazwijmy je, 15-osobowym jest tak jak mówisz, mecz i rewanż w dwie rundy, no po prostu liga. Natomiast w siódemkach i u pań i u panów, bo u pań nie mamy zresztą piętnastek, jest tak, że ciężko byłoby drużyny siedmioosobowe co tydzień ściągać na mecze, dlatego lepiej jest co jakiś czas rozegrać turniej, bo mecze są krótsze i wtedy spotyka się na przykład 8 drużyn i gra przez cały dzień w sumie 7 meczów, tak? Bo każdy gra z każdym, gromadzą punkty i na tej podstawie jest robiona tabela całego sezonu. No ze względów jakby raz, że ekonomicznych, no bo łatwiej jest zrobić jeden turniej niż ligę, a dwa, że taka widowiskowość, tak? Spotykają się te drużyny, grają krótkie mecze i grają tych meczów kilka, także w ciągu jednego dnia jest to kilka spotkań. Tak samo jest na imprezach klasy światowej, ostatni Puchar Świata w Republice Południowej Afryki. Też dziewczyny grały na przykład 3 mecze dziennie, tak zostało to przyjęte. Kondycyjnie i zawodniczki, i zawodnicy dają radę, więc ja myślę, że to nie jest wcale taki najgorszy system. Natomiast nie ma się jakby co łudzić, że zmiana na system, tak jak mówisz, mecz i tak dalej, za tydzień następny, byłaby dobra i coś by zmieniła, bo mecze w siódemkach są krótsze i to by nie miało po prostu racji bytu, także... To może dla każdego kibica może byś powiedział. Krótsze to znaczy jakaś różnica. Teraz mnie zagiąłeś, ja naprawdę jestem po weselu. Pozdrawiamy Magdę i Bartka. Tak. Tak, dziękujemy wam. Mecze są krótsze, powiedzmy, że mecze są krótsze. Teraz jak mnie zapytasz jeszcze o wymiary boiska, to ja naprawdę nie odpowiem. Ale zapytam o co innego, bo w siódemkach grają także mężczyźni. Czy to są bardzo często te same zespoły, co właśnie w piętnastkach? Grające tylko po prostu raptownie nie przechodzą i grają w siódemkę? To zależy, bo generalnie na świecie, w tych krajach takich potęgach rugbowych, to raczej tak nie jest. Raczej ktoś się koncentruje na siódemkach, ktoś na piętnastkach. Zdarzają się przypadki, że jest inaczej, ale u nas no to są ci sami ludzie, tak, którzy grają w drużynach 15-osobowych i 7-osobowych. Chociaż są też drużyny stricte siódemkowe, na przykład Rugby Klub Koszalin, który gra tylko w siódemkach. Jest kilkanaście takich drużyn w Polsce, natomiast w reprezentacji trzon stanowią zawodnicy, którzy na co dzień grają w rugby 15-osobowe w naszej ekstralidze. Ja mogę od razu powiedzieć wszystko, co wiem o rugby siedmioosobowym. Okay. Jest dyscypliną olimpijską od 2016 Brawo. Roku. Brawo. No i na tym wyczerpałem swoją wiedzę, ale to ja wam teraz powiem tak, że mówimy o rugby siedmioosobowym i 15-osobowym, a jest jeszcze rugby 13-osobowe, 10-osobowe. Ja osobiście uważam, że tego jest troszeczkę za dużo, no ale to gdzieś są tam już zaszłości historyczne, bo zawodnicy kiedyś, kupę lat temu, którzy grali w rugby 15-osobowe, byli amatorami, a chcieli zarabiać pieniądze, powstał konflikt, więc oni się oddzielili, zrobili rugby 13-osobowe, no, to nasze 15-osobowe to jest rugby union, to 13-osobowe nazywa się rugby league i to są jakby bardzo zbliżone sporty, różnią się nieco w przepisach, tam niuansami, no ale są jednak to inne dyscypliny. Nie wiem, czy wiecie, w Polsce też jest reprezentacja Polski, są drużyny, które grają w rugby 13-osobowe, ale to już jest... O ile rugby 15-osobowe jest w Polsce sportem amatorskim, to 13-osobowe jest ultraamatorskim. No i gdzieś
gdzieś to się tam mniej więcej przenika między sobą, chociaż ja uważam, że gdyby tych wszystkich ludzi do jednej odmiany udało się zaprzęgnąć, to byłoby lepiej. No, pewnie lig byłoby więcej dzięki temu, bo zespołu byłoby więcej. Jeszcze jedno pytanie, Wojtek, do ciebie, jeżeli chodzi o biało-zielone Ladies Gdańsk. No bo z tego, co wyczytałem, najbliższy turniej, który nie wiem, gdzie się odbędzie, to mimo wszystko jest zbieżność terminów. Część zawodniczek biało-zielonych wyjeżdża na jakiś turniej właśnie mistrzowski, reprezentacyjny. Druga część w tym samym momencie będzie rywalizowała w turnieju o Mistrzostwo Polski. Czy faktycznie kadra biało-zielonych Ladies Gdańsk jest na tyle duża, na tyle silna, że możemy być spokojni, że one jadąc tam znowu są faworytkami i znowu pewnie wygrają? To znaczy, nie wiem, czy to będzie faktycznie ten turniej rozegrany w tym terminie, bo jest konflikt interesów, konflikt terminów. Rozmawialiśmy o tym z Hanną Majszewską i może być tak, jak mówisz, że w tym samym czasie będzie grała kadra. Kadra, wiadomo, jest najważniejsza. W drużynie z Gdańska jest trochę młodszych dziewczyn i może wtedy one po prostu dostaną szansę, żeby się wykazać. Może być tak, że wtedy biało-zielone nie wygrają tego turnieju, chociaż jest to bardzo silna drużyna i mogą mimo osłabień go wygrać. Ale jeżeli nie wygrają turnieju, no to jak mawiał klasyk, liga będzie ciekawsza, bo do końca sezonu będzie wtedy walka o Mistrzostwo Polski. No dobrze, kończąc temat rugby. Jeszcze raz dziewczyną, trzymamy kciuki za dziewczyny, żeby były na olimpiadzie. To jest na Igrzyskach Olimpijskich, to jest dla nas najważniejsze. Wszyscy pewnie wtedy zauważą, że w Polsce jest taki sport jak rugby i zaczną kibicować nawet reprezentacji kobiet. A co się musi stać, żeby dziewczyny trafiły na olimpiadę? To zapraszamy do archiwum naszego kanału. Tam program z Hanną Maliszewską, gdzie szczegółowo zawodniczka biało-zielonych ladies i reprezentacji Polski omówiła tą ścieżkę, bo są tam, jest kilka możliwości, co musi się wydarzyć, żeby one pojechały na tą olimpiadę, także zapraszamy do obejrzenia. Tak, kolejne wyświetlenia są dla nas ważne, więc wracajcie, oglądajcie. Która minuta mniej więcej, pamiętasz? Nie pamiętam, musisz obejrzeć całość, a jest ciekawe, zapraszamy. No dobra, kolejny temat to temat piłki nożnej kobiet, nie mężczyzn, często mówimy o męskiej piłce nożnej, teraz kobieca piłka nożna i coś bliższego Miłoszowi, bo ostatnio Miłosz, nawet puszczaliśmy tą transmisję u nas na kanale. Część z Państwa tak mogła to oglądać. Widziałem, że polubiłeś to nawet, więc coś ciemniasz. Nie widziałem. Nie, tylko udostępniłem tam. Ja ten jak szpieguję ciebie. Uważaj. Przepraszam, na fali, na Facebooku fali jestem cały czas. Mecz z ekipą z Bydgoszczy, cały czas nie mogę zapamiętać się nazwy. Sport z KKP Bydgoszcz. Masz w notatkach, sprawdź sobie. No właśnie nie zapisałem sobie, tylko wiem, że KKP. Tak? Ja nie wiem, ale chyba kobiecy klub piłkarski, ale nie mam pojęcia, tak mi się wydaje. A może kolejowy? KKP. Nie wiadomo. Albo kolejowy, nie, trzeba zapytać. Motorniczek w Bydgoszczy, kolejarz. Nie znam żadnego akurat. Czekaj, już dzwonię. Właśnie, możesz zadzwonić. Przyznam się, że to był jeden z pierwszych meczów takich, które oglądałem prawie od początku do końca, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę nożną. I jestem miło zaskoczony. Naprawdę, jestem miło zaskoczony, bo tego dnia wybrałem się... Nie wiem, przepraszam Państwa na chwilę, ale Marek po prostu tak szybko wstał. Zastanawialiśmy się, co tam się stało w tej reżyserce. Ale to po prostu Marek, nie wiem, chyba siku, a nie, idzie tutaj do nas coś zrobić. Chyba nam wentylator włączy. No dobra, wracamy do poważnego tematu. Oglądałem to spotkanie i naprawdę byłem bardzo miło zaskoczony tym, w jaki sposób ten mecz był prowadzony. Było kilka rzeczy takich, które, nie wiem, panom rzadziej się zdarzają, czyli odpowiednie przyjęcie piłki, gdzieś ten klej w nodze, widać, że jest gdzieś tam słabszy. Dziewczyny, wiadomo, z racji tego, że pewnie, że są kobietami, nie są tak silne fizycznie jak mężczyźni. To już byś miał kanał zablokowany teraz. Jak mężczyzna, tak mi się wydaje, nie próbujemy, ale tak mi się wydaje. No, przynajmniej piłkarsko w tym meczu. Znaczy ja tego nie mówiłem, bo ja dostaję pieniądze za komentowanie tych meczów, także... Weź się nie przyznałeś na żywo, dziennym, charytatywnie wszystko robisz dla kobiet. Ale ogólnie rzecz ujmując, było prawdziwe gryzienie trawy. Tak jak wiele razy mówimy sobie nawet, oglądając mecze Lechii, brakuje nam czegoś takiego, jest wysoka kultura gry i tak dalej, ale nie ma takiego typowego... takiej typowej gry, jak uczyliśmy się my czasami kiedyś na podwórku. Że po prostu walczymy do ostatniej siły, do ostatniego sytuacji. U kobiet to widziałem chęci do strzelenia bramki.
Może w defensywie dziewczyny z AP Orlen Gdańsk trochę są słabsze. Ale to był wyjątkowy mecz pod tym względem. Tak? To defensywa jest. No właśnie, może oddam ci głos i przestanę gadać. Bardzo ci dziękuję. Już nie chciałem się wtrącać jakby... Tak, to ja dla ciebie. Nie, no tak jak powiedziałeś, Paweł, AP Orlen Gdańsk 1-1 ze Sportisem. Mecz, który był ważny dla obu drużyn, no bo AP Orlen niestety na ostatnim miejscu w tabeli zanotowały swój drugi punkt. Tabelę. No właśnie, spójrzmy na tabelę Ekstra Ligi. No nie jest to miły widok dla ludzi z Gdańska. Widzimy AP LG, i tu punkty. Przepraszam, że ci od razu wejdę w słowo. Powiem, jeden minus tak naprawdę całej tej kobiecej piłki jest bardzo ważny. Brakuje dobrego cały czas podejścia marketingowego dla mnie. Żeby znaleźć odpowiednią klasyfikację, byłem na stronie Łączy Nas Piłka, byłem na stronie typowo PZPN-u, byłem na stronie w Gdańsku Pomorski Futbol, nigdzie nie znalazłem tabeli, która by była na przykład już, dzisiaj mamy kolejny dzień i była zliczona chociażby. Wszystko jest zostawione tak trochę po łebkach. Na stronie 90minut.pl znalazłem właśnie to, ale jak widzicie, jakbyś mógł jeszcze raz pokazać, Marek, APLG Gdańsk, no już takiego klubu nie ma. No nie ma, tam jest dziwna sytuacja generalnie, to się nazywało wcześniej AP Lotos Gdańsk, po fuzji Lotosu z Orlenem zmieniło nazwę i ponoć funkcjonuje jakby na dwóch płaszczyznach, właśnie z tą nazwą APLG jako oficjalną, tą do grania, ja nie do końca wiem jak to działa, ale poniekąd to APLG cały czas funkcjonuje w przestrzeni. A to zwracam honor. Tak, i nie wiem czy mówimy teraz o marketingu czy o meczu, o meczu. Potem przejdziemy do marketingu, Wojtka się zapytam. Wracając, cofam się, tak. 1-1, mówię, że ten mecz może nie był najlepszy w defensywie dziewczyn, ale tak jak powiedziałem, to jest wyjątek, bo one są naprawdę mocne w obronie. Należy zwrócić uwagę na Amerykankę w linii obronnej, Kimberly Sanford, sprowadzona w tym sezonie do Gdańska. No jest filarem tej drużyny. W tym meczu nie do końca było to widać rzeczywiście, ale zazwyczaj tak to wygląda. Gryziona trawa, o której wspomniałeś w piłce kobiecej, jest no rzeczywiście częstym zdarzeniem. Panie są naprawdę mocno zmotywowane, one wiedzą czego chcą, no ale po spojrzeniu właśnie w tabelę tam nie ma innej opcji, żeby one tej trawy nie gryzły. 1-1 teraz z Bydgoszczą to jest jeden punkt. Wcześniej udało im się zremisować 1-1 też na wyjeździe z Górnikiem Łęczną. No i oprócz tego ekipa prowadzona przez trenera Borkowskiego tych punktów nie ma. No tam wszyscy sobie zdają sprawę, że delikatny kryzys, no nawet chyba mocniej niż delikatny się pojawia. Ale to jest prawda, że w ostatnim meczu, bo przyznam, podsłuchiwałem rozmowy kibiców. I podobno w tym meczu, że w tym meczu trener Borkowski bardzo mocno przemeblował w ogóle skład. I był zdecydowanie młodszy. Dużo młodych dziewczyn pojawiło się w tym meczu. Tak, było kilka zmian. Nie wiem w jakim odniesieniu kibice mówili, bo poprzedni mecz to był mecz pucharowy, w którym rzeczywiście grały dziewczyny, które normalnie w lidze nie występowały, miały dużo szans z Pragą, Warszawa, drużyną drugoligową, wygrane 12-1, no więc taka okazja po prostu, żeby przetestować parę wariantów, ale młode zawodniczki to też jest ciekawy wątek, o którym wspomniałeś, bo najmłodsza w ekipie AP Orlen, Skrzypczyk Ania chyba jeszcze, żebym się nie pomylił, Ania, tak. Ania Skrzyczyk, 14 lat, 9 miesięcy w debiucie w Ekstralidze. I tutaj jest dużo zawodniczek właśnie około roku 2006, tak samo w Bydgoszczy. Więc no to gryzienie trawy też idzie chyba trochę w połączeniu z młodością, no bo Bydgoszcz też, jak widzieliśmy, jedno miejsce nad strefą spadkową też musiały mocno walczyć. No i to był taki mecz, w którym jedne i drugie bardzo chciały, ale no zakończyło się na remisie. Jeszcze warto wspomnieć bramka. Na 1-0 w 5 minucie Zuzia Grzywińska, też 15-letnia zdaje się zawodniczka, no, która w Gdańsku pełni coraz ważniejszą rolę, młodzieżowa reprezentantka Polski, także no fajnie, że młodość za tym przemawia. Prawda? Prawda, akurat zawodniczkę Grzywińską znam, bo kiedyś przeprowadzałem z nią wywiad na festiwalu filmów piłkarskich, który był w Gdańsku, także taka widać ogarnięta dziewczyna, ma plan w głowie ułożony na to, jak grać w piłkę, z tego co mówiła jej wzorem takim Ewa Pajor, grająca w Wolfsburgu, także chyba będzie z tej mąki chleb. Na razie ostatnie miejsce w tabeli, ale myślę, że trener Borkowski wie, co ma robić. Też mi się tak wydaje. Ja przy okazji, już kończąc ten wątek dygerąco, zachęcam do oglądania transmisji AP Orlen Gdańsk. One są fajnie komentowane. Ostatnio miałem przyjemność z naprawdę fajną osobą, z Weroniką, może jego rzeczniczką prasową tej drużyny komentować. Też znam, bardzo sympatyczna osoba. Ja też znam, bardzo niesamowicie profesjonalna. Tak, powiem wam, przygotowałem sobie notatki przed tym meczem, też miałem ten problem, żeby informacje znaleźć właśnie, ale Weronika nie miała go totalnie, nie? Ja patrzyłem na notatki przy nazwiskach zawodniczek z Bydgoszczy, nie ograniczały się one do
daty urodzenia, czy jest może lewonożna i że strzeliła bramkę w poprzednim meczu, a w międzyczasie Weronika przy nazwisku miała wykres słupkowy, ile razy pojawia się na lewej stronie, rysy boiska z procentami w poszczególnych strefach, no bo szczęka mi generalnie opadła. Nie wiem skąd miała te informacje, ale jak gdzieś tam Weronika słuchasz, oglądasz, możesz się podzielić na następne spotkanie, chętnie to wezmę. Ty cwaniaczku na robotę zrobi, Weronika, to jest dobry chłopak, ale skasuj go za to, jak już tak pieniążki za to. Mawialiśmy się, żebyś tego nie mówił. Jeszcze a propos tego meczu, przyznam się, że zwróciłem bardzo mocną uwagę i być może to jest zawodniczka, która strzeliła właśnie bramkę. Przyznam się, nie pamiętam dokładnie imienia, nazwiska tej osoby, ale lewa flanka, bardzo fajnie mi to wyglądało. To są Grzywińska, tak? Właśnie, 88. No właśnie, numer 88, zwróciłem właśnie na dziewczynę uwagę. Lewa flanka, myślałem, że dziewczyna się nazywa lewa flanka. Tak słucham, o czym on mówi. Nie. Ale naprawdę zwróciłem na tą dziewczynę uwagę, bo widać było, że no, ma plan nawet na to, w jaki sposób ma każdą piłkę właśnie przyjąć, co dozegrać, to było widać, było szybkie. I szczerze mówiąc, dla mnie, gdyby pewnie stanęła we flanki z mężczyznami, nie odstawałaby w grze. Też mi się tak wydaje. No, miała też trochę ważniejszą rolę w tym meczu, mi się wydaje, Zuzia Grzywińska, bo zabrakło tej takiej głównej zawodniczki, która musi w ofensywie sobie radzić, Klaudii Słowińskiej. Ona w poprzednim meczu z Czarnymi Sosnowiec przegranym 0-3 w czwartej minucie musiała zejść przez kontuzję. No i smutny obrazek, bo w tym spotkaniu z Bydgoszczą weszła na boisko i po dwóch minutach musiała zejść, bo ta kontuzja się odnowiła. Także no, atak był trochę osłabiony, musiała Zuzia wziąć ciężar na plecy, no i wzięła go bardzo szybko, bo w piątej minucie otworzyła wynik spotkania. No dobrze, jeżeli chodzi o AP Orlen Gdańsk, kibicujemy, wspieramy, grają mecze na boisku przy ulicy Grunwaldzkiej 244. Wejść na stadion można całkowicie bezpłatnie, a jeżeli ktoś mimo wszystko nie może się pojawić, a chciałby posłuchać, serdecznie zapraszamy. Postaramy się na fali spotu zawsze udostępniać tą transmisję, abyście mogli posłuchać Miłosza. Mareczku, panie Mareczku. Dobrze, mamy AP Orlen Gdańsk, w Ekstralidze mamy jeszcze jeden zespół. Miłosz, ty się znasz najlepiej na tej lidze, jak się nazywa? Uwaga, Pogoń Tczew. Tak, jaki wynik ostatnio? Ty się znasz, Wojtek, na tej lidze. Wynik przekaż dalej. To był wynik dobry chyba. Dobry, dobry. Nie wiem, a jak nie będę się miał. Pogoń jest zdecydowanie wyżej od AP, znaczy musi być wyżej, bo AP jest na miejscu ostatnim. Pogoń Beniaminek, nie? Beniaminek chyba. W tym sezonie, pierwszy sezon w Ekstralidze, tak? Tak. Dobrze kojarzę? Tak, Pogoń Szczecin na miejscu 9, 6 punktów, 2 zwycięstwa, 7 porażek w ramce 11-28. Ja już nie chciałem tego mu uciekać, ale powiedziałeś Pogoń Szczecin. Nie? Ja wiem, że to ci się myli, bo w Szczecin jest czy i w Tczew jest czy, ale to są jednak inne miasta. No, nie wiem co powiedzieć. To ja ci powiem, że ja wybrnę z tego. Tak. Szanowni Państwo, warto dodać, że Pogoń Tczew ma także drużynę rezerw o nazwie Pogoń 2 Gościniec nad Wisłą Tczew, bo mają sponsora hotel Gościniec nad Wisłą. Ta drużyna gra troszeczkę niżej i jest katem gdańskiej Lechii. Trzeci rok z rzędu wygrywa z gdańską Lechią w wojewódzkim finale Pucharu Polski i awansuje do rozgrywek centralnych. Było 5-1, 2-1 i 5-1, także w Tczewie również rezerwy bardzo mocne. No i musimy kiedyś zaprosić kogoś z Tczewa, bo jeszcze nie ma problemu. Nie było nikogo z Tczewa. Mam dzwonić? Za chwilkę, poczekaj. Jeszcze mamy, jeżeli chodzi o kobiety, mamy tu na Pomorzu jeszcze drużyny. Przede wszystkim Hetchmer Markus Gdynia w pierwszej lidze. Na 8 kolejek 4 punkty, więc też nie najlepiej. Pewnie walka o awans, chociaż widziałem u nich na Facebooku, cały czas na pierwszym rzucie mają, no walczymy o awans. No ale po 8 kolejkach 4 punkty to chyba może ciężko. Stara grafika może. Nie, bo jest sezon napisany obok, więc chodzi typowo o to. W trzeciej lidze oczywiście też mamy gdańską Lechię, która ostatnio wygrała 3-0. A i tutaj jest trochę lepiej, bo zajmują w swojej lidze czwarte miejsce, ale do lidera tracą 12 punktów, więc pewnie walka o awans też no raczej nie ten sezon. I to jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, wszystko? Nie wszystko, a jeszcze jest drużyna w Lęborku, Chojniczanka jest, też ma swoją ekipę. Ale to są jeszcze niższe ligi. Niższe. No. Tak, a ja tutaj dałem takie centralne bardziej. To już wszystko. No. To jest wszystko, ale dziewczyny naprawdę warto grać w piłkę. Bo jak widziałem przynajmniej mecze AP Orlen Gdańsk, jeżeli tak będziecie grać i do tego jeszcze przyjdą zwycięstwa, to zdecydowanie będzie na to chodzić więcej kibiców.
ten stadion naprawdę za jakiś czas może być pełen, a jeszcze jeżeli macie takiego komentatora, no to już na pewno. Zapraszam, no dobra, zapraszam. Przechodzimy od kobiet do mężczyzn. Ja właśnie w ten weekend sobie zrobiłem taką sytuację. Najpierw pojechałem na mecz APL Orlen Gdańsk na kobiety, a potem wybrałem się od razu na mecz gdańskiej Lechii mężczyzn. To w niedzielę powiem, było. Tak, no i ja powiem... byłem na Poprawinach. Magda Bartek, pozdrawiam. No i powiem wam, że tak jak cieszyłem się grą w piłkę, tym co widzę na Grunwaldzkiej 244, tak na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, to zasypiałem niestety. Przy jakiej ulicy? Pokolenie Lechii Gdańsk. Jeden. Brawo! No. Ale naprawdę powiem wam, cieszę się, że wygrali. To jest przede wszystkim, bo mamy w końcu zwycięstwo. Dawno go nie było. 1-0 ze Stalą Mielec. Jak to Marcin Gałek w czasie meczu powiedział, właśnie pierwsze zwycięstwo chyba od tam 5 czy 6 miesięcy na własnym boisku. To jest niesamowite, że musimy w ogóle o czymś takim mówić. Rok temu pewnie by nie było to brane w ogóle pod uwagę. Ale chciałbym was zapytać jedno. Tak jak ten mecz był nudny i tak naprawdę ciężko się go oglądało, ale mamy 3 punkty. Czy wy też wybaczycie mimo wszystko im, jeżeli tak będą grać do końca sezonu, ale faktycznie gdzieś wyjdą, będą punktować i skończymy na tym środku tabeli? Chyba tak, no to przecież gra się o punkty, tak? No, mogą grać, jak dla mnie, mogą grać słabo, mogą każdy mecz przegrać 1-0, jak zdobędą mistrza Polski na przykład, to kto będzie o tym później pamiętał? Są mistrzami, no. No tak, patrzmy kiedyś na Greków i Mistrzostwo Europy, grali zawsze na przykład, defensywnie, no. a Mistrzostwo Europy zdobyli. To i... ostatnio dokładnie o tym samym rozmawialiśmy w kontekście Arki Gdynia, tak, że... No tak, tak, zresztą chcemy, żeby nasze drużyny zdobywały punkty, no. Dla tak, trenera Stokowca Lechia grała przecież minimalnie wygrywając i doszła tym do europejskich pucharów, nie? Także jeżeli to nam da utrzymanie, to czemu no nie? No tak, ale marketing na przykład Lechii jest cały czas rozliczany z tego, ile mamy kibiców na trybunach. Z taką grą pewnie ciężko będzie. No w tym meczu niecałe 7 tysięcy osób. Co prawda jest dla niektórych był to trochę długi weekend, więc niektórzy pewnie gdzieś tam wyjeżdżali na groby swoich bliskich daleko. No ale mimo wszystko niecałe 7 tysięcy osób to bardzo mało, jeżeli chodzi o ekstraklasę. I z taką grą na pewno nie będzie i więcej. No bardzo mało. Lechię czeka teraz wyjazd do Warszawy, która też na pewno mocno wpłynie na frekwencję w następnym meczu, też zresztą z Legią Pucharowym. Do tej marketing próbuje odpowiedzieć na to, jaki mamy terminarz, bo 3 spotkania w bliskiej odległości domowe i mecze na spotkanie z Legią i potem z Piastem Gliwice chyba zdaje się, można kupić w dwupaku, także no to też pewnie przyciągnie dodatkowe kilkaset osób, no może ponad 1000 albo nawet 2. No determinujące będzie spotkanie w Warszawie. Jeżeli tam będzie niesympatycznie, no to ludzi na stadion nie przyciągniemy. A jeżeli Lechia na Łazienkowskiej powalczy, no to wydaje mi się, że można o całkiem przyzwoitą sumkę w rewanżu w Gdańsku powalczyć. Tak. Wojtek na mnie patrzy, to przejdziemy do kolejnego tematu. Nie, bo mi już tematu, świetnie czyli... to powiedział, nie wiem co, miałbym powiedzieć no, jeszcze. Potem, no. Potem mówicie, że nie daję wam głosu, no to daję wam głos. No. A ja potwierdzam słowa Miłosza. Szczerze mówiąc, o pierwszej lidze miałem nie mówić, no ale powiem, no bo Arka przegrywa, Chojniczanka też przegrywa, no i tak naprawdę Arka jak przegrała, jeszcze jakoś to w lidze wygląda, ale jeżeli chodzi o Chojniczankę, jesteśmy w strefie spadkowej, więc... Słucham. Mamy tabelę przygotowaną? Nie, mamy w strefę spadkową, porażka z Odą Opole 1-2. No to teraz są 2 mecze wyjazdowe przed Chojniczanką i przerwa zimowa. Trzeba coś zdobyć w tych meczach i przepracować zimę i liczyć na lepszą wiosnę. No ale raczej ta strefa spadkowa, jeżeli chodzi o tą rundę, pewnie będzie. Pewnie tak, ale mi się wydaje, że trenerowi Kafarskiemu można zaufać i dopóki ufa mu zarząd, a póki co chyba tak jest, może dalej pracować oczywiście w Chojnicach, to się nie skończy jakąś tragedią. Pierwsza liga dla Chojniczanki wydaje mi się będzie utrzymana. No znaczące będzie to, czy oni zapunktują do końca rundy, czy nie. Bardzo by się chciało, no ale łatwo nie będzie. Ale wydaje mi się, że Chojniczanka jest w stanie odkuć się w tej drugiej rundzie i może nie z wielkim spokojem, ale to utrzymanie jednak sobie zapewnić w przyszłości. Tak, bo na Pomorzu 2 drużyny w pierwszej lidze, mi się wydaje, że to jest raczej obowiązek, a nie, że może no będzie. To poczekaj na Lechię. Ożyć! Jechał teraz! Pomorskiej drużynie życzy spadku. No, ci musisz wszystko zgadzać ale po tematyce. Nie zagwizdę. Nie, żartuję oczywiście. No, ja też tak żartowałem, nie? To pan Andrzej Kowalczyk to mi powiedział. Lechia, na ja pewno jak ktoś nie oglądał utrzyma. Krzysztofa Bredę, pan Krzysztof trener Bredę zapewnił, że Lechia się utrzyma, także ja też się tego trzymam. No i Marcin Kaczmarek, radę.
Tak, zresztą widziałem właśnie po zwycięstwie ze Stalą Mielec 93-94 minuta, jak sędzia odgwizdał ten końcowy koniec meczu, to po prostu jak zobaczyłem, jak to ciśnienie z niego schodził, specjalnie na niego zetkałem. I taki... Po prostu mówię, przepraszam, można prosić zbliżenie? Paweł, możesz jeszcze raz pokazać, jak to było? Mogę. Już? A teraz trzeba to zastawić się z Marcinem Kaczmarkiem, który miał to zrobić po meczu. Szanowni Państwo, nie próbujcie tego w domu. Ani przy dzieciach, tym bardziej. Jedźcie czekoladę. Przechodzimy teraz do sportu, który bardzo mocno promujemy w Fali Sportu, do tenisa stołowego. I tutaj zacznę Was edukować. Uwaga, w ostatnich trzech dniach AZS AWF i S Balta Gdańsk rozgrywała dwa mecze w trzy dni. I obydwa wygrała. No wiadomo. Co jak dla polskie zespoły albo reprezentacje w piłce nożnej raczej jest rzadkością, bo zawsze się mówi, my tego drugiego meczu raczej nie dogrywamy nigdy w pełni zwycięsko. Tak tutaj chłopacy naprawdę dają niezły popis. Pierwszy mecz wygrali z Toruniem 3-0, drugi mecz z Wilną Verde 3-1. Jakbyśmy mogli pokazać tabelę tej ligi? Marek szuka, a ja mam notatki. Chłopaki raczej nic nie zobaczą. W tej chwili nasz AZS jest na miejscu dokładnie szóstym, ale ma mecz mniej. Więc w tym wypadku jest szansa na to, że awansuje wyżej. No i ta walka o pierwsze, drugie lub trzecie miejsce naprawdę jest możliwa w tej chwili, jeżeli chłopacy tak będą grać. Właśnie, bo ty po weselu jesteś. Wierzę na słowo honoru, że są na szóstym miejscu. Mi się wydaje, że ja tam widzę Polonię Bytom na dziewiątym chyba. Polonię Bytom na dziewiątym? Tak. Tak, na dziewiątym. Prowadzi Dekodla z Działdowo, na drugim miejscu Odlicz Suchedniów. Na miejscu trzecim Bogoria Grodzisk Mazowieckim, na miejscu czwartym Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz, na miejscu piątym Oksynet Jarosław, na miejscu szóstym właśnie Gdańszczanie. Ale co na piątym to jest, to facet dziękuję. Jest, Jarosław ma na imię nazwisko Oksynet i on sam wszystkie mecze wygrywa. No być Jarosław może, Oksynet. Być może. Nie, że jeżeli pozdrawiamy chodzi... zawodników tak, Oksynetu. Jeżeli chodzi o gdański tenis stołowy, wszystko fajnie wygląda. Ostatnio nawet oglądałem, będąc na Lechii, chwilę oglądałem sobie właśnie, jak rywalizują w tym meczu ostatni z Villa Verde i naprawdę powiem wam, coraz ciekawiej wygląda. Tam takie wymiany były niektóre, że serialnie oglądałem tak, na wtór był mecz Lechii, a tu w laptopie miałem tenis stołowy i szczerze mówiąc tak 20 minut potrafiłem tu patrzeć, a tam tylko zetkać, o, krzyczą, kibice coś zrobią, okej. I tak dalej, więc naprawdę polecam transmisję na YouTubie Lotto Superliga, warto zetknąć i oglądać gdańską drużynę i nadal niestety kibiców na tym meczu z naszej strony było bardzo mało, z tego co tenisiści... No bo nie poszedłeś na mecz, tylko na Lechię poszedłeś. Tak, i na następny obiecuję, że już pójdę, ale tenisiści zapraszają całą falę, tak jak tutaj jesteśmy, żebyśmy przyszli, powiedzieli ostatnio, że nawet będą wybitnie dobre krzesła dla nas przygotowane. Nie fotele, ale krzesła. No to musimy się jakoś umówić, pójdziemy, chętnie zobaczę. Tak jest. A propos tego, od razu mówimy, że wystartowała licytacja charytatywna. Można wylicytować sobie zagranie meczu z Van Gi, czyli naszym dwukrotnym olimpijczykiem. Zawodnikiem, który zdobył dwa razy chyba wicemistrzostwa Europy, do tego był mistrzem Polski. Szczerze mówiąc, zapraszamy na Allegro Charytatywni. Tam jest cała rozpiska osiągnięć Van Gi. W tej chwili chyba kwota do licytacji po pierwszych 4 godzinach chyba 220 zł, więc kto ma trochę więcej, warto. Jest to znakomita nagroda na przykład na święta dla kogoś. Wojtek, kupiłbyś komuś taką przygodę? Tobie. Byś spróbował ograć Van Gi'ego, a on by ci pokazał, jak się gra. Ale powiem ci, ja w tenisie stołowym byłem, nie, słuchaj. Ja byłem drugi w klasie. No, to było dwuosobowa klasa, nie? Nie, w klasie było 35 albo 36 osób. Z tego było więcej facetów.
I byłem albo pierwszy, albo drugi. I nikt nie grał w tenisa stołowego. Właśnie, jeżeli chodzi o ten stołowy... Tylko jeden chłopak, i on zajął drugie miejsce. Zawsze mieliśmy w WF w takiej małej salce, gdzie były właśnie trzy albo cztery stoły do ping-ponga i cały czas się pykało na każdą lekcję. No to czy ty grałeś w tenisa stołowego, czy w ping-ponga, się zdecyduj, no. To jest to samo. O! To jest to samo. Ping-pong. Nie ping-pong, tylko ping-pong. Ale serdecznie zapraszamy jeszcze raz na mecze tenisa stołowego. Miłosz, ty masz jakieś skojarzenia z tenisem stołowym? Przyjemne? Tak. Pamiętaj, jak na Eurosporcie pokazywali, jak zostałeś drugi w klasie. Nie no, w tenisa, w ping-ponga, każdy grał chyba w podstawówce, na każdym korytarzu był stół. Mam do dzisiaj gdzieś paletkę Butterfly'a, jedną z lepszych, Butterfly, no. To pożycz, jak będę grał z Bungie, przydać. No dobrze, mogę ci pożyczyć. Także też brałem udział w zawodach w szkole. Raz byłem chyba nawet czwarty, nie pamiętam, no ale nie no. W szkole, a nie w klasie. W szkole, ja miałem dużą szkołę na Sochalinie. Pozdrawiam wszystkich, którzy do niej chodzili, oprócz tych trzech, którzy byli pierwsi przede mną. Także w tenisa też chętnie bym pograł, no. Ale ja chciałem tylko na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że u mnie takich szkolnych typowo zawodów w tenisie stołowym nie było. Były tylko klasowe, wewnętrzne. Gdyby był taki szkolny, to no, może bym ten był tak jak Miłosz, no. Wie. Nie sądzę. To co? Umawiamy się na jakiś turniej? W tenis stołowy? Bardzo chętne. A sędziować nam będą zawodnicy... Wangji nam będzie sędziował. Tak. Ja z nim pogadam najpierw, czuję, że wygrana moja. Tak jest. Marek, ty nigdy będziesz nam to kręcił, żeby potem pokazać? Jak zagramy taki meczyk? No, długo to trwało, nie był chyba przekonany do tego pomysłu. Dobra, przechodzimy dalej. Pamiętajcie o linku na naszym Facebooku. Licytacja na hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Warto, bo wy wygrywacie coś fajnego, ale też hospicjum i podopieczni wygrywają. Ostatni temat, jeżeli chodzi o sport. 5 listopada, już niedługo, o godzinie 20 na Polsat Plus Arena Gdynia, przy pewnym centrum handlowym w Gdyni, dojdzie do meczu derbowego Suzuki Arka Gdynia kontra Trefle Sopot. I teraz, Matku, jakbyś mógł nam pokazać takie specjalne podsumowanie, taką specjalną statystykę, którą przygotowałem, jeżeli chodzi o ten mecz, żeby pokazać, jak to będzie naprawdę ciekawy mecz, jak warto pojawić się tam na hali. 3, 2, 1. Uwaga. Uwaga. Arka Gdynia, 5 miejsce po 5 meczach. Trefle Sopot, 3 miejsce po 6 meczach w tej chwili. Bo łącznie mamy 6 kolejek, ale Arka odegrała jedno mniej. Seria spotkań ligowych bez porażki. Arka Gdynia, 4 mecze z rzędu bez porażki. Pierwszy mecz przegrali z Czarnymi 2 tylko punktami. Trefle Sopot, 3 mecze bez porażki. Ilość porażek w sezonie? Każda z ekip tylko jeden. Jeżeli chodzi o ilość punktów na plus, Arka zdecydowanie skuteczniejsza, plus 53, Trefle Sopot plus 36. Naprawdę to będzie znakomity mecz, panowie. Tak jak na to patrzę, warto chyba wybrać się do Gdyni na to spotkanie, kupić sobie bilet, zasiąść i delektować się pomorską koszykówką. Warto. Warto. Miłosz, no jest coś więcej. Bardzo jest, warto. Nie jesteś po weselu. Bardzo warto. Jest szansa chyba w tabeli, żeby się zrównały punktowo te dwie ekipy, tak? Bo 2 punkty tak, różnicy. Tak. Także to na pewno z tylko tego powodu... Tylko że Arka mecz mniej. No tak, no Arka mecz mniej, no ale to jakby na układ w tej kolejce nie będzie miał wpływu. Fajnie byłoby pójść na ten mecz. Możemy się wybrać nawet razem, chłopaki, jak chcecie. Jeżeli ktoś postawi bilety, oczywiście. Ale wydaje mi się, że to już ciągnie. Marek, jest temat. Nie, no ja nie chodzę często na koszykówkę, ale to jest mecz, który może mnie przyciągnąć. 5 listopada, 20, mówiłeś, tak? Tak. Dobra godzina, dobry dzień na to, żeby faktycznie pojawić się i delektować się koszykówką. Ja koszykówkę naprawdę lubię i na ten mecz na pewno pójdę, nawet jeżeli wy nie pójdziecie. Także już staram się o akredytację. Jeżeli chcecie, to wasze też mogę wysłać. A, no to jeżeli tak, to ja też. No, ja też. Ale ja nie wiem, czy wtedy nie pracuję. To sprawdź. No. Dobrze. Dzisiaj do 24 napisz. No dobrze, to teraz przechodzimy ze spraw sportowych do konkursu. Tydzień temu zadaliśmy pytanie, kto jest kierownikiem drużyny Trefla Gdańsk. Oczywiście Michał Kardasz. 2 osoby odpowiedziały pozytywnie, bo trzeba było, znaczy dobrze, bo nie wiem, co ja dzisiaj gadam, to nie wiem, to piccolo, naprawdę. Ale 2 osoby dobrze odpowiedziały, bo najważniejsze było dobrze odpowiedzieć na to pytanie, więc losowanie. Miłosz, losujesz jedną osobę, Wojtek czyta, bo Wojtek zawsze dobrze czyta. Dobrze.
A ile jest krateczek? Dwie? Są dwie pozytywne były odpowiedzi. No. A jakaś nagroda? Książka Trefl, 25 lat. Tak, Trefla. Tak. Proszę czynić honory. Z autografem zawodnika, którego ktoś sobie wybierze, żeby tam autograf taki był. Mogą być też prezesi, administracyjni, pracownicy. Do grupy B trafia Belgia. Nie, żartowałem. Katarzyna J. No i Kasia trzy razy próbowała, za trzecim razem jej się udało. Inicjały KJ, KJ po amerykańsku. Tak jest, Kasia, odezwij się do nas. Napisz, kogo byś chciała autograf na tej książce, także załatwimy. Książka do odebrania w Fali Sportu, dokładnie za 2 tygodnie, w poniedziałek o godzinie 20:20. I może to być autograf Roberta Sierskiego na przykład. Tak, Wojtka Kuchty. Nie, mój nie, bo ja słabo piszę. Ale dobrze czytasz. Tak, więc potem przeczytasz jej. Dlatego my z Robertem w parach, on pisze, tak. Ja czytam. A, o to chodzi. Dobra, to jeszcze na sam koniec, przed takim specjalną częścią tego programu, bohater weekendu, drużyna lub klub zawodnik. To może ja zacznę? To ja zacznę. Lechia Gdańsk, ja mówię. Wiedziałem, że to powiesz, no. Chociaż nie, czekaj, Lechia Gdańsk powiedziałeś, ja myślałem, że powiesz biało-zielone. No Lechia Gdańsk wygrała w końcu mecza, biało-zielone Ladies jak zwykle wygrały mecze, także to jest różnica. Okej, Miłosz? To może ja teraz powiem. No właśnie, bo ja jeszcze nie mam pomysłu, jeszcze myślę. Ja długo się zastanawiałem i tak, Lechia była 2 tygodnie temu, więc ja sobie pomyślałem, co zrobić lepiej. Wygrać 2 mecze w 3 dni, to ważna sprawa. Oczywiście. I niełatwa do zrobienia, więc tenisiści stołowi AZS, AWF i Balta Gdańsk. Dobrze, a ja z racji tego, że w następnym programie futbol na fali, futbol z falą, tak to się nazywa? Pomorski futbol na fali, no Pomorski hej, futbol no na fali. Ty to prowadzisz. No, nie, ale sprawdzał ciebie, czy ty wiesz w ogóle, co on prowadzi. No właśnie. Dobrze, Miłosz go załatwił, no właśnie, super. No, tak, nie, ja dobrze odpowiedziałem. No. No to masz szczęście, bo no, inaczej no widzisz, zabrałbym całą czekoladę na przykład. Zdałeś test. Tak, rozmowa z Krystianem Ryczkowskim, który umocnił swoją ekipę na pozycji lidera, dlatego ja wskazuję na Gdanie. No i tak, no i teraz co? Mamy 3 różne. Jaki był regulamin? Nie wiem, ty go układałeś. A, czyli ja decyduję. więc decyzją jednoosobową w takim razie, kto został nominowany, to wiemy, ale wygrywają tenisiści stołowi AZS, AWF i S. Balta Gdańsk, serdecznie wam gratulujemy. Jak Kaddafi nas załatwił? No może Marek powinien zdecydować, jako neutralny. Marek, weź, bo Kaddafi nas załatwił tutaj. Ja was wysłuchałem. No i o to chodzi, no, on jest za mną, Marek jest za mną. Także to wszystko wiemy. A, jeszcze zapraszamy, bo 2 listopada... Ja miał rację. No, cudownie. Trudno, już poszło. 2 listopada zapraszamy na Ergo Arenie mecz Trefla Gdańsk z Jastrzębskim Węglem. 18:45, siatkówka, ważne wydarzenie u nas w Gdańsku. Kto może, niech wpada. No bo warto, warto, naprawdę warto. Dobra, chłopaki, coś od was, jeżeli chodzi o sport jeszcze? No Wybrzeże, Torus Wybrzeże niestety przegrało znowu 1 bramkę. No, dlatego nie wcisnąłem tego. No niestety, tutaj, no kurczę, był na początku bilans 4 zwycięstwa, 0 porażek, a teraz jest już 4-5, nie, także... Wracamy do normalności chyba. Ale fajnie było chociaż mieć przez chwilę tą taką możliwość. Nie, bo tak jak typowy kibic sukcesu teraz powiedziałeś. Wracamy do normalności przez chwilę. Spokojnie, sezon jest długi, jeszcze tam można wyciągnąć wnioski. Te mecze, co poprzegrywali, to były co najmniej 2 z nich były takie, że przykrali je naprawdę w samej końcówce, więc jest szansa, że jak trochę głowy będą zimniejsze, to takie mecze będą wygrywać. Bo przypomnę, poza tym nie że... jest tak źle jak MMTS Kwidzyn. Tak? Dokładnie. Poza tym przypomnę, że za niedługo przerwa, bo będą Mistrzostwa Świata i będzie sporo czasu, żeby odbudować troszeczkę morale w drużynie. No i tyle. A na zgrupowanie do kadry zostało powołanych 2 zawodników. Bramkarz, tak. Miłosz Wałach i Jakub Będzikowski. Także... Wielkie brawo. Zasłużyli. Naprawdę zasłużyli. Także... Spokojnie, szkoda, że przegrali, ale ja bym jeszcze tutaj się nie denerwował tym. A właśnie, Miłosz, ale do drużyny AP Orlen Gdańsk też były jakieś powołania teraz do reprezentacji kobiet? Młodzieżowa. Mm-hmm. No tutaj cały czas Zuzia Grzywińska jakby... A, czyli wiedzie, numer 88, a jak trafiłem. Jak trafiłem, naprawdę. Znaczy tam na pewno jest jeszcze jakoś więcej, bo no to drużyna, która działa jakby na kilku szczeblach wiekowych i tam co chwilę, jak się śledzi Facebooka AP Orlen, pojawiają się te powołania do młodzieżówek, także no mówię, musielibyśmy się odezwać do Weroniki, która ma dużo lepsze notatki po prostu. To ja może
jako że Miłosz prowadzi futbol, ale w większości męski, to ja może za twoim pośrednictwem chciałbym zaprosić do następnego programu Oldies Fallą właśnie rzeczniczkę prasową. Porozmawiamy o tym, jak ona robi te notatki, z których chciałby mieć Miłosz. Ja wtedy obejrzę, tak. No. Tak, ale załatwisz. Czy załatwię? Tak. No nie wiem, poznałem ją przedwczoraj, ale postaram się załatwić. To załatwisz. Jak coś, to ja zadzwonię w takim razie, gdzieś numer też mam. I w ten sposób kończymy ten program. My widzimy się już za tydzień. Dzisiaj razem ze mną byli Wojtek Kuchta. Dziękuję Państwu, dobrej nocy. Miłosz Sieliwańczyk. Dziękuję uprzejmie. I to by było na tyle. Do zobaczenia za tydzień.